tak naprawdę to nie chodzę spać codziennie o drugiej, a bardziej tak między pierwszą a drugą, ale to nie jest takie istotne. Ważne jest to, że wielu ludzi uważa, że bycie rannym ptaszkiem aktywnie przyczynia się, albo jest wręcz konieczne do tego, żeby być zdrowym, szczęśliwym i jak najbardziej produktywnym. W dzisiejszym filmie chciałbym zastanowić się nad tym, czy faktycznie tak jest. To, że ten stereotyp, że ludzie wstający wcześniej są pracowici, a ludzie wstający późno leniwi, w ogóle istnieje i ma się dobrze, nie jest niczym dziwnym. Z tego względu, że każdy z nas słyszał opowieści o tym, że celebryci czy CEO wielkich korporacji wstają około 4. Na przykład Bob Iger, prezes Disneya, wstaje o 4:45, prezes Apple'a o 3:45, a The Rock to już nawet o 3:30. Zupełnie jak ten youtuber, który robił streamy z tego, jak codziennie uczył się 12 godzin. To, o czym wielu ludzi zdaje się zapominać, to, co moim zdaniem jest dużo ważniejsze niż wczesne wstawanie, to to, że ci wszyscy ludzie, żeby wcześniej wstawać, muszą też wcześniej chodzić spać, żeby przespać odpowiednią liczbę godzin. No może oprócz The Rocka, który podobno może spać 3 godziny i czuje się świetnie, ale prawdę mówiąc, trochę ciężko mi w to uwierzyć. Też chciałem kiedyś być jak ci wielcy ludzie, których życia pełne są rozmaitych sukcesów i próbowałem wstawać wcześnie rano. I wiecie, co się okazało? Okazało się, że dla mnie to po prostu nie działa. Długo byłem na siebie o to zły i uważałem, że żeby osiągnąć wszystkie cele, które sobie stawiam i być jak najbardziej produktywnym, muszę wstawać wcześnie. Wcale tak nie jest. Dla mnie kluczem do bycia produktywnym i zadowolonym nie jest wczesne wstawanie, tylko wysypianie się. Muszę spać minimum 7 godzin, żeby czuć się dobrze i funkcjonować w pełni moich możliwości. Właściwie to złotym standardem jest dla mnie coś między 8 a 9 godzinami, ale czasem na tyle po prostu nie ma czasu. Jeśli tylko to możliwe, a umówmy się, w większości przypadków to jest możliwe, staram się nie ucinać na śnie. No bo i po co? Niezależnie od tego, co zrobię, zawsze w ciągu jednego dnia będę miał 24 godziny minus te przeznaczone na sen. Z tego właśnie względu może wydawać się zasadne schodzenie z 8 godzin do 6, albo nawet do 4, no bo wtedy mamy więcej czasu na robienie rzeczy, a nie na spanie. Jeśli śpiąc 8 godzin, jestem 16 godzin na chodzie, a śpiąc 4, 20, to daje mi to tylko 25% przyrost tego produktywnego czasu. Przyrost jest niewielki, a cena ogromna, bo śpiąc 4 godziny mniej niż powinniśmy, jesteśmy mniej produktywni, rozdrażnieni, zmęczeni i gorzej przyswajamy informacje. Okazuje się więc, że śpiąc mniej, wykonamy w rzeczywistości mniej zadań, bo nie będziemy mieli ani siły. Nie wspominając już o tym, że deprywacja snu zwiększa ryzyko wystąpienia wielu chorób, m.in. chorób sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca i wielu innych chorób, takich jak otyłość, zaburzenia w funkcjonowaniu układu immunologicznego czy cukrzyca typu drugiego. A to tylko niektóre z nich. Wiadomo, że są sytuacje, w których po prostu musimy zrezygnować ze snu, bo na przykład musimy skończyć projekt na czas, albo i tak nic nie umiemy na sprawdzian czy egzamin, albo różne inne tego typu hardkorowe zdarzenia jak robienie startupu. Jest to wtedy w pełni zrozumiałe, ale jeśli zdarza nam się non-stop, że się nie wysypiamy, albo wręcz nasz plan dnia zakłada, że będziemy spali mniej niż powinniśmy, to wtedy mamy problem i musimy coś zmienić. Wracając do początku tego filmu, dla mnie naturalne jest chodzenie spać koło 1, 2 i wstawanie około 10. Oczywiście nie robię tak zawsze. Jak mam zajęcia na rano, to kładę się wcześniej, ale sprawia mi to dużo większą trudność niż chodzenie spać około 2. Zresztą ze wstawaniem mam tak samo. Niezależnie od tego, ile śpię, łatwiej jest mi wstać około 10 niż o 8, czy o tej straszliwej 6, o której absolutnie nienawidzę wstawać, a czasem niestety muszę. Ma to też na pewno związek z tym, że jestem fizycznie niezdolny do tego, żeby położyć się spać o takiej godzinie, żeby wstając o 6 się wyspać. Nieważne jak bardzo próbowałem to zmienić, zawsze gdy tylko mogłem, z trybu rannego ptaszka przestawiałem się na tryb nocnego Marka. Czy to źle? Tak jak już mówiłem, moim zdaniem absolutnie nie. Jeśli tylko pilnujemy, żeby spać odpowiednią liczbę godzin i nie przesypiamy całego dnia. Bo życie wyłącznie w nocy też nie jest zdrowe. Poranne wstawanie po prostu nie jest dla każdego i może przynosić nawet efekt odwrotny do zamierzonego. Nie jest to jakaś magiczna sztuczka, trik, który od razu uczyni z nas bogów produktywności
i przełoży się na sukcesy prywatne i zawodowe. Ja mam tak, że gdy wstaję za wcześnie, mam wrażenie, że mam nieograniczoną ilość czasu i przez to marnuję go i tak naprawdę robię mniej niż wtedy, gdy wstaję późno. To jest oczywiście moje doświadczenie. Jeśli dla was wczesne wstawanie działa świetnie, to super, bardzo się cieszę. Ale jeśli nie, to zmuszanie się do tego tylko dlatego, że tak robi wasz idol biznesowy, może nie być najzdrowszym, a i najlepszym pomysłem. Dzięki wielkie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i napiszcie w komentarzach, jaką wy macie relację ze snem. Trzymajcie się, widzimy się już za tydzień. Pa! Też chciałem kiedyś być jak ci wielcy ludzie, których życia są pełne sukcesów, ale potem zarobiłem strzała w kolano.